Powiem wam tak. Jest coś, co prawie zamyka skalę na tym 34 na Equinoxie. Ja już wiem, co to będzie. Patrzcie, tam jest. No także jak widzicie, dzisiaj znowu będzie skarpa i tamta, chyba tam też dojdę, gdzie ostatnio byłem, ale póki co idę po tej drodze. I patrzcie, od razu pierwszy lepszy sygnał i psy szczekają. I mam plombę na środku drogi. Fajnie, że pierwszy fancior się w postaci plomby ujawnił. Coś tam jest, powiem wam, coś. O, tu fajnie widać. Płyciutko, jakieś tam napisy. Także nie przedłużam i jak to mówią, do następnego dołka. Chwilę później i powiem wam jedno, że mam chyba drugą plombę. Patrzcie, tutaj jest. No ewidentnie, zobaczcie, jest druga plomba. Szonebek czy nie? Nie. Coś tam jest, nie wiem co. A tu patrzcie, jaki piękny orzeł, ale fajna. O! Co tu się dzieje dzisiaj z nim? Popierduje cały czas. Także mamy piękną drugą plombę na skarpie, także nie wiem co, rzucali z pola czy co, nie wiem. I lecę dalej. Nadmienię jeszcze tylko, że chodziłem tu i stwierdziłem, że tu nigdy nic nie ma. Ale wiecie, były wtedy te trawy większe. Dobra. Obok plomby był kolejny sygnał. Ja już to wykopałem, nie? I powiem wam tak. Ja nie pamiętam, a może kiedyś się zdarzyło, żebym stalową łuskę wykopał. Tam na środku widzicie, jest zbita spłonka, ta dziurka taka. Ale łucha jest normalnie, powiem wam, stalowa. Skorodowana, zardzewiała po prostu. I tyle. No i nadejszła wiekopomna chwila. Mam pierwszą monetę, ale... Nie, to nie moneta. Kurczę, myślałem, że mam 10 groszy. A to jest chyba pokrętło od lampy naftowej. Ale ładne. Kurde, co tam pisze? Albo powiem wam tak, o, co tam jest napisane? Zaraz próbujemy odczytać. Nie wiem, czy to jest V, czy Uster, Karener jakiś. Ale na zdjęciu na pewno już dobrze widać. Tak mam wątpliwości, czy to było pokrętło, czy guzik. Oczywiście pogoda dzisiaj piękna, ale pizga, powiem wam, i to nieźle po uszach. W tej czapce to uszy zmarznięte, a tutaj widziałem jakby okrągły kształt. Dobra, mam pierwszego moniaka w końcu. Ale to jakiś zajechaniec PRL-owski. Jak szczeka już. Ja pierdzielę. Ja nawet pamiętam, powiem wam, że tutaj pod tymi krzakami PRL-ka też znalazłem. Wtedy wam pokazywałem, to jak gdzieś na zielono to było wtedy. Także mamy chyba grosika. Ale zaraz dotrę. Tak, to jest. 1 grosz 4,9 rocznik i mamy pierwszą monetę. I dobrze, i lecę dalej. No i kolejny fant jest. Jak widzicie tutaj, mamy grzebień. Jakiś grzebik, grzebień. Czy jest go kawałek tylko, ale to jest jakiś, powiem wam, miedziany, osiężny ten grzebek.
No taki. Raczej grzebień był. Dobra. Władca kamieni nie jest fanem militarki, ale jak trzeba, to trzeba. I śnieżu chętnie niż monactwo. Ucaraz. Luźna mać. Hakadu. Handeja. Handeja. Ui, fars de siksu i katma. Ho. Ze samego dna tego dołka mam kolejny raz taki numerek. Poprzednio taki numerek znalazłem jakiś kilometr stąd. I powiedzcie mi, od czego to mogło być? Taki numerek. Taki ładny, to nie wygląda na jakieś nowe, takie fajne te literki. 79, nie? Ciekawostka. Ja już widzę, że mam drugą monetę, ale powiem wam tak o. Skarby obchodzę, tu obchodzę. Powiem wam, naprawdę coś w tym jest, w tym trybie multi. Bo nie wiem, co się mogło zmienić. Ja tyle razy tu chodziłem. Jakoś teraz tak inaczej się chodzi, powiem wam. Po prostu ja wiem, że już jak fajny sygnał, że coś będzie. Prawdopodobnie fenol będzie. Pięknie zachowany, piękna patynka. Ale super. Tylko go dziabłem, czy nie? Nie, chyba nie. Ale stan piękny. Powiem wam, że jak na to moje zajazdy, to dzisiaj mam pięknego fenola w patynce zielonej. Także jak mówiłem, no po prostu powiem wam, że no nie wiem jak wam to powiedzieć. Ja jakby na nowo Equinoxa odkrywam w końcówce tamtego roku i na początku tego roku. Inaczej mi się trochę chodzi, jakoś to nie wiem. Przecież ja w tych miejscach tyle razy byłem. Sami kto śledzi mój kanał, to wiecie, nie? I cały czas coś wychodzi, co wręcz mnie dziwi już nawet. O. Widzę jakieś malutkie kółeczko. A, tym razem guzik. Ale mikrus, powiem wam. Malutki mikrusek, zobaczcie. Guziczek, ciekawe czy coś na nim jest. Ja myślałem, że może jakieś małe mikro sreberko, ale może i coś jest. Ale to powiem wam, malizna taka, że szok. Dobra, jadę tą drogę. Ja wam powiem, że miałem plan na tą skarpę tam iść, gdzie ostatnio skończyłem, ale ja chyba nawet dzisiaj tutaj, powiem wam, zabawię, bo cały czas coś wychodzi na tej drodze. Patrzcie, tu był ten mały guziczek, gdzieś tu, a tu mam jakiś większy, ale kawałek, dosłownie obok. Co to było? Co to jest? Zagięty, powiem wam. Czy to guzik? Na pewno coś tutaj... Na nim było, powiem wam. Może... Tylko taki pognieciony. Środek podręczny ever. No sam nie wiem, powiem wam.
czy on taki pognieciony, czy tam te kształty są jakieś. W każdym razie widzicie, jest dosłownie guzik, o, guzik koło guzika był. Sygnały oczywiście jak najbardziej mierne, nie do kopania, ale trzeba się schylić jednak nad takimi sygnałami też. Powiem wam tak, jest coś, co prawie zamyka skalę na tym 34 na Equinoxie. Ja już wiem, co to będzie. Patrzcie, tam jest. O, powiem wam, że nie, to. Kolejna. Ale z tą sobie ktoś coś tu robił. Popatrzcie, jak ją zagiął. Co w środku lata? Ale co? Jest oczywiście zbita. Ale patrzcie, jak to zachowane jest w tym piasku. Tu są piaski takie. No ale ciekawostka niesamowita, popatrzcie. Przedziurawiona i coś tam lata. Jak myślicie, co tam jest? No, może się zaraz dowiemy. Spróbuję to odgiąć. Dobra, łuska jest, no już otwarta, można powiedzieć. Jest zniszczona, no ale ona i tak już była zniszczona. Patrzcie, a w łusce jest łuska. W łusce jest mała łuska. Zobaczcie. Tylko ta jest niezbita. Ale jest pusta. Ale skoro jest niezbita, to zaraz ją tutaj zakopię. No bo wiadomo, nie? O co chodzi. Także patrzcie, jaki numer. Już więcej nic tu nie lata. Ale numer. Zawsze jakaś niespodzianka na tych wykopkach. Kurczę, powiem wam, że nie uwierzycie, że jeszcze takie rzeczy mogą być na wierzchu. Teraz to się normalnie, ja już to na oko znalazłem po prostu, idąc tu. Kolejna zbita taka duża łuska. Ostatnio to jest już jest czwarta. To mi też ktoś próbował zagnieść, ale mu nie wyszło. I też w niej coś lata, powiem wam, ale nie wiem co. Co to jest? Kamyk chyba. Kamyk lata w niej. Ale numer, patrzcie, to jest normalnie na wierzchu leżało. Mosiąc. Kurde. No ja wolałbym monety, nie? Powiem wam, ale... Co jak myślicie, co ja mam? O. Kolejna. A, rozwalona też. No, powiem wam, że dzisiaj i ostatnio też były dwie, czyli dzisiaj trzy, pięć już takich łusek w dwa wypady, oczywiście zbita. Patrzcie, tutaj rozerwany ten kołnierz. No masakra. Dzisiaj oprócz tego, że tam wpadło, no to wpadło jakieś moneta, jakieś tam plomby, guzik, ale powiem wam, że jest dzień militarny dosłownie, bo tych pocisków od breneki, o, z tą ósemką, czy co tam jest na czubku, to już znalazłem ze trzy. No i wiadomo, to jest ołów. No i w sumie miałem go nie nagrywać, ale mówię, kurde, już trzeci pod rząd, prawie że to nagram, chociaż jednego. Także o. Jeszcze jakieś tam dwa dołki chyba będę kończył.
Moi mili, prawda jest taka, że zrobiło się naprawdę bardzo zimno. A ja zobaczcie, na oko co mam. Kurde, mówię, co takie białe leży, no. Jest to plastik, więc wiadomo, że wykrywaczem tego nie mogłem znaleźć. Ale to jest obrączka ptasia, powiem wam. Raczej gołębia, patrzcie. Pierwszy raz taką plastikową widzę. PL, EU, 15 to chyba rok był. Tak mi się wydaje. Dziwne, to już plastikowe robią, robili, czy robią? Totalnie takie. Dobra, słuchajcie, czas to kończyć. No po prostu ja chodzę cały czas tak, o, 100 metrów. Od tamtego końca do tamtego końca. I powiem wam, cały czas chodzę tam i z powrotem dzisiaj. Także było to, co było. Coś tam było. Na koniec jeszcze taki dzyndzel wpadł. Nie wiem, czy to jest jakiś miedziane, czy co to jest, ale dawało fajny sygnał. Także było to, co było, tak jak powiedziałem, bo powiem wam, że tutaj... O! Trzeba było chodzić tam i z powrotem, bo tu za każdym przejściem coś innego wykupowałem, bo tu jest droga, multum sygnałów na nasrane jeden na drugim i pewnie zamaskowane jeszcze w ciul innych rzeczy. Ale dzisiaj coś tam udało się znaleźć, także były dwie monety, piękny fenol. Były plomby, były łuski. Nie wiem, będzie z tego film albo nie będzie, nie wiem jeszcze, zobaczymy ile tam wyjdzie. Także ja wam dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu. Wszystkich gorąco pozdrawiam i oczywiście zapraszam do następnego filmu, nie? Cześć!